noce i dni. Pokochaj pierwszy raz całym swoim sercem. Pokochaj pierwszy raz, niech tańczy dla was świat. Virginio, Virginio, ja czekam na ciebie. Gdy odeszło i znikło słońce, ucichł wiatr. Fiesta en la playa, co noc, co dzień. Fiesta en la playa, to nie sen. Zachwyceni rajem na ziemi, bawimy się. Fiesta! Proszę nie pytaj mnie, co jeszcze zdarzy się. Miłość pokaże drogę nam. Ja będę zawsze obok, zawsze tylko z tobą. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd. Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je jak najprędzej. Pokaż mi, gdzie jestem piękny, twój kolorowy świat. Proszę nie pytaj mnie, co jeszcze zdarzy się. Miłość pokaże drogę nam. Ja będę zawsze obok, zawsze tylko z tobą. Sebastian Mierzwa, witam gorąco, witam serdecznie. To jest pierwszy lipcowy finał listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl 600 plus 90. W dzisiejszym programie będzie bardzo szlagierowo i bardzo przede wszystkim koncertowo, bo za nami dwa koncerty promocyjne. Tim Fabian i jego najnowsza płyta Miłość, no i promocja płyty składankowej pod tytułem Ulubione Bernadety Kowalskiej. Z Timem będziemy klechać online, a Bernadetta Kowalską będziemy mieli tu na żywo, w tym studiu. Noc nad sekwaną i ty, los właśnie taki kadr miał. Gdy mi ciebie darzę rał, na wiele dni. Jak ty mnie, cały z tobą, a ty ze mną, jak wołon ich jest. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd. Nim minie sen, nim znikniesz stąd. Czuć chcę ciepło twoich rąk. Proszę nie pytaj mnie, co jeszcze zdarzy się. Miłość pokaże drogę nam.
Tak, panie panowie, to my już teraz połączymy się online z Timem Fabianem, żeby go zaprosić tak wirtualnie do naszego studia. Halo, halo! Halo, halo, witam serdecznie. Ja też cię witam gorąco i serdecznie. Fajnie, że się możemy przynajmniej tak wirtualnie trafić, chociaż ostatnio widzieliśmy się właśnie na twoim koncercie promocyjnym twojej drugiej płyty o tytule Miłość. Koncert za nami. I teraz pierwsze pytanie, proszę bardzo. Czy ten koncert wyglądał tak, jak żeś się go wymarzył, czy coś byś zmienił? Jak najbardziej wyglądał tak, jak żeś się go wymarzył, tak jak miał być. Była fajna atmosfera, fajna publiczność i byle i na takich więcej takich koncertów. Ale to ja nie wiem, czy mogę, ale zdradza wszystkim, że jednego szczegółu brakło. Brakło kapelusza. No bo ja go zapomniał. To takie nasze zakulisowe ustalenia, bo ja tam się przysłuchał tej rozmowie, ale widać było, że i bez kapelusza poszło całkiem dobrze. A jest coś co byś dodał do tego koncertu? No, na pewno bych dodał jedna lub dwóch gości, ale niestety tak to było, że nie mieli czasu, nie mogli przyjechać z różnych tam powodów, także na pewno żałuję tego, że nie było wszystkich tych, których się życzą, ale wiesz, ale następnym razem. Dobra, to koncert jest za nami, Tim. A to co teraz dalej? Bo płyta nagrano, koncert nagrany. No i co dalej? Co dalej? Lada dzień nowy teledysk. Także właśnie, że jest drogi do niego i lada dzień się pokorze i będziemy mogli pokazać nowy teledysk. No to proszę bardzo, a możesz już zdradzić, do jakiej piosenki to będzie teledysk? Czy jeszcze chcesz trzymać to chwila w takiej tajemnicy? Nie zdradzimy, to teledysk o piosenki Synie nie. A, to jest też trochę taki numer, który chyba wszystkich zaskoczył, bo on jest bardzo mocno dance'owym numerem. Ja, ale to myślę, że to jest coś fajnego, bo to przynajmniej coś innego, tak na lato, na te temperatury, jakie teraz mamy. Także myślę, że fajne na te klimaty. Dobra, a teraz jakbyś mi jeszcze zdradził, bo skoro wiemy, że ten teledysk już się kręci, jest już w planach jakiś kolejny? No, pierw ten zakończyć i potem dalej. Aha, to proszę, tak to idzie u ciebie. No dobrze, no to nie będziemy na razie żadnej daty szukać, kiedy kolejne, ale już czekamy premierowo na teledysk do numeru Singing Je. Coś mi się wydawało, że jak się to pojawi w internecie, to może trochę zamieszania wywołać. No mam nadzieję, żeby zamieszanie wywołało, bo w końcu to robimy, artyści teledyski, żeby ludzie o tym gadali, żeby się podobało i żeby było fajnie. To jakbyś, Ino, jeszcze mi zdradził, w jakim klimacie on będzie? To będzie taki dyskotekowy, w jakimś klubie? Czy raczej, tak jak u ciebie, zaś będziesz nerwowo wszystkich fajnymi widokami? No, fajne widoki będą. Niestety nie może tyle aż tych palmów, co w poprzednich teledyskach, ale fajny basen, fajna parka, także będzie fajnie. No to dobra. Na to już czekamy z wielką niecierpliwością, a teraz mi powiedz, czyś ty jest po urlopie, czy przed? Jeszcze przed, ale nie planuję urlopu, także nie wiem, kiedy będzie ten urlop. Nie planujesz? To jak chcesz te wakacje spędzić w tym roku? No wiesz, spontan. Jak będę miał czas, jak będzie fajna pogoda, to nad morze, do auta i nad morze jechać. Dobrze, to ja życzę ci tego, żeby był ten czas, była ta fajna pogoda i żebyś mógł wypocząć w końcu, no bo trochę się należy od premiery płyty, poprzez koncert promocyjny, poprzez pandemię, jednak trochę tego odpoczynku ci się należy, udanego tego urlopu, jaki by krótki czy długi nie był, no i mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy zaś. No jak najbardziej, na następnych koncertach i w studiu oczywiście chyba. Na to też właśnie liczę. No, moi drodzy państwo, online, miał już okazja poklechać z Timem Fabianem, widzieliście go, jest w trasie, w aucie, ale bezpiecznie, zjechał na bok, no i właśnie, poklachane już jest. Świat na słońcu tonie, w upalny wpada rytm. Fale goni, co chwilę ty kili łyk. Tańczysz ty i tańczę ja, tak bezwiednie muzyka niesie nas. Yeah.
muzyczne wpada trans i unosisz dłonie, by dotknąć złotych gwiazd. Tańczysz ty i tańczę ja, tak bezwiednie muzyka niesie nas. Baw się, spełniaj swoje marzenia, tańczy niebo i ziemia, wszystko inne jest bez znaczenia. Baw się, spełniaj swoje marzenia, tańczy niebo i ziemia, tak jak my. Singing yeah, 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 yeah. 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 Baw się, spełniaj swoje marzenia, tańczy niebo i ziemia, wszystko inne jest bez znaczenia. Baw się, spełnij swoje marzenia, tańczy niebo i ziemia, tak jak my. Singing yeah, 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 yeah. Singing yeah, 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 yeah. Singing yeah, 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 yeah. Tak bawiliśmy się w Chorzowskim Centrum Kultury, panie i panowie. A płyta Tima Fabiana Miłość już jest w sprzedaży na rynku muzycznym. Możecie ją wziąć i znaleźć na szlagierowo.pl albo przez naszego firmowego Facebooka. Listy Śląskich Szlagierów. Koncert, no właśnie, to co żeście w urywkach widzieli, jakbyście się chcieli w całości oglądnąć, to możecie to zrobić w płatnym systemie Pay Per View na VOD przez stronę szlagierowo.pl.
żadnych nie potrzeba słów. Tańcu, księżyc i słońce w jedno połączą się z dół. Królowo, śląski szlagierów Bernadeta Kowalską. W Chorzowskim Centrum Kultury została jak zawsze bardzo gorko przyjęto przez szlagierową publiczność. Na tym koncercie zaśpiewała z 20 ulubionych szlagierów z promocyjnej płyty 10 utworów, w tym z podziękowaniem dla swojej mamy Zofii. Kero w tym roku świętowała swoje 88 urodziny. Mama Zofia swoim potomnym gro 100 lat na harmonijce ustnej. Zresztą sami zobaczcie. Mama Zofia, babcia Zofia, to właśnie tagu na grę. A teraz koncertowo do wszystkich. Mamę Bernadeta Kowalsko, Moja Mamo. To numer 2 na płycie ulubione. Po utworze Poklachą się z Bernadetą. Za to wszystko, mamo, kocham.
I to jest wszystko fajnie poukładane, nie? Jeden przez telefon, drugi na żywo, ale te spotkania na żywo zdecydowanie bardziej wola. Bernadeta Kowalsko, jakże zapowiedział, tak samo mogę już teraz uczynić, jest tu na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Was moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bernadetko, spotykamy się z kuli takiego, no w sumie z kuli dwóch rzeczy. Bo one się łączą i to bardzo mocno się łączą ze sobą. Płyta ulubione i koncert promocyjny tej płyty, to jest rzecz, która jest już za nami. Na tym koncercie 25 czerwca w sumie podsumowałaś swój taki pewny etap artystycznego życia, podróży. Jaki to był przedział lot? 2005 rok, 2012. Przepraszam bardzo, 2017, czyli w sumie 12 lat. 12 lat. 12 muzycznych lot. Publiczność dopisała. Publiczność bardzo spontanicznie też reagowała za każdym razem, kiedy my powiedzieli Bernadetta Kowalsko. Jest coś takiego, że przez te 12, bo teraz już będzie więcej, ale w tym przedziale przez te 12 lot spodziewałaś się, że to będzie tak wyglądało od tego 2005? Że jak Kaś się powie Bernadetta Kowalsko, to będzie szał, euforia, radość? Ja myślę, że nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy od razu zakładają taką hossę. Także po prostu może każdy rok przynosił dla mnie coś bardziej takiego fajnego, że o, rzeczywiście się przyjęła piosenka, że pomalutku już właśnie i publiczność, i moi fani gdzieś się ta cała, że tak powiem, ten cały krąg tych wspaniałych ludzi, którzy kochają moje piosenki, że się to właśnie obok mnie się robiło, że tak powiem, mogę powiedzieć ciasno, tak po naszemu, ale rzeczywiście nie zakładałam tego, wiesz, ja startowałam z piosenką jak promyk słońca, z piosenką, która mówiła o mojej wnuczce, której po prostu nie udało się wygrać z chorobą i może gdzieś nie od razu. Chciałam się wtedy z tym podzielić, co się stało, po prostu przekazać swoje emocje, które we mnie były i może nie zakładałam tego wszystkiego, co teraz jest. Moi drodzy, dzisiaj Bernadetka jest w moim studium. Dzisiaj takie podsumowanie tego koncertu. Kto nie był, to będzie mógł przynajmniej o nim trochę posłuchać. Muzyczne podsumowanie 12 lot to płyta ulubione, to koncert promocyjny tej płyty. A czy jesteś w stanie powiedzieć przez te 12 lot, co muzycznie się zmieniło w tych utworach? Jak one się ewoluowały, rozkręcały? No bo każdy chyba się troszkę różni jednak od siebie, nie? Tak, dokładnie tak. No na pewno, wiesz, na samym początku to jeszcze mogę to śmiało powiedzieć i ciągle się do tego przyznaję. Jak gdzieś słucham pierwszych piosenek, to gdzieś tam widzę to, że człowiek jednak cały czas pracuje nad swoim głosem i na pewno ten styl śpiewania, interpretacja po prostu utworu, gdzieś się to rozwija i rozwijało się i to ja sama słyszę. Ale przede wszystkim cieszę się bardzo, że tak jak na początku w naszym zespole byli instrumentaliści, potem gdzieś był taki moment, że postawiliśmy właśnie na grupę taneczną, a teraz się cieszę, bo znowu są ludzie, którzy grają tą muzykę na żywo i tutaj ciągle właśnie Jurek ma takie zadanie, że ciągle gdzieś wracamy do utworów i po prostu te instrumenty dokładacie. Tak, instrumenty dokładamy, instrumenty, które mają zagrać na żywo, po prostu są i tak dalej. Także myślę, że muzycznie dla mnie teraz jest to bardzo fajnie. Bardzo kocham, jak instrumenty na żywo grają, chociażby dlatego, że każdy z nas i nasi widzowie, i nasi słuchacze, fani właśnie doceniają to, że te instrumenty są, że są te wstawki instrumentalne, że widzą, że te skrzypce zagrają, puzon, saksofon i to jest właśnie takie fajne i tego będziemy się chyba trzymać. Właśnie chciałem Ci powiedzieć, że to nie jest jeden czy dwa instrumenty, bo ten kramik tam macie taki dosyć spory, tak, wystawiony, jak tam chłopcy widać się to wszystko szykują. Ja powiem, kurde, oni przyszli handlować tu czymś albo co, a tu takie przeszkadzajki, tak, tu właśnie. Tak, nie ukrywam, że też jeszcze wracamy, oczywiście też zapraszam grupę taneczną Marakuja często do naszych wspólnych występów, jeżeli koncert jest rozbudowany i gdzieś takie założenie jest organizatora, ale też jest fajne to i to znowu dla mnie, tak jak mówię, niczego nie mogę zakładać, co się wydarzy w moim życiu takim muzycznym. Tutaj dzieją się fajne rzeczy, że na ostatnim koncercie
graliśmy taką bardzo fajną imprezę i wyobraźcie sobie, że przyszedł do nas młody człowiek z orkiestry Dęty i Stąpkowic, który powiedział: a pani Bernadetto, a mogę z wami zagrać? Niesamowicie uzdolniony. Rytm po prostu, no myślę, że urodził się z taką niesamowitą rytmiką i już się okazuje, że w sobotę będziemy razem, zaprosiliśmy tego młodego człowieka do wspólnego koncertowania i będzie grał z nami na bongosach. Także proszę, myślę, że to bardzo będzie bardzo fajne. A przede wszystkim ciekawe, bo jest to chłopczyk, który ma, ja wiem, 9-10 lat. Czyli na razie gra na perkusji, gra po prostu na wszystkich przeszkadzajkach. Świetnie mu wtedy szło właśnie na poprzednim koncercie. No i myślę, że zrobimy taką gratkę dla naszych fanów, że zobaczą małego. Na pewno znowu mnie będą teraz pytać, czy, bo zawsze mnie pytają o skrzypkę, czy to jest mój syn, a teraz mnie zapytają, czy to mój wnuk. No na razie bongosy są zdecydowanie większe od niego. Bernadetta, Godo, że nie jest pewno tego, co się wydarzy, a ja jest pewny tego, co się wydarzy, bo już za chwilę wydarzy się kolejne pytanie do Bernadety. To skoro Rzek jest pewny tego pytania, to śmiało mogę je zadać. Płyta składankową wydano. Koncert promocyjny za nami. A co przed tobą, Bernadetko? No przed nami już nasza nowa płyta, kolejna nasza nowa płyta, już, czyli 10. Myślę, że późną jesienią albo wcześniejszą. Zobaczymy. Jedno, co mogę powiedzieć. Przestałam się spieszyć. Spieszymy się powoli. Tak, spieszymy się powoli, dlatego że materiał muzyczny mamy, że ciągle jeszcze po drodze po prostu sięgamy po nasze stare też polskie przeboje, które też nasza publiczność uwielbia, jak się śpiewa. Także płyta już praktycznie jest zakończona, więc przed nami. No a tutaj muszę się uderzyć w piersi, że na pewno musimy po prostu w tym roku zrealizować przynajmniej 2 teledyski, bo z tym niestety, przyznam się szczerze, jesteśmy troszeczkę do tyłu. Do tyłu. Płyta, teledyski, ale też koncertowanie chyba. Koncertowanie, tak. Praktycznie mogę powiedzieć śmiało, że jak tylko mogliśmy stanąć w plenerze, to cały czas się dzieje. Spotykamy się w różnych miejscach. Jeżeli do tego dojdzie, a chciałabym bardzo i życzmy sobie tego wszyscy, że w sierpniu, z końcówka sierpnia będziemy w Szczecinie, w Gdyni, praktycznie mogę powiedzieć, takie małe tournée mamy. Także, pomorskie, tak dokładnie. Także tylko trzymać kciuki i życzyć sobie, nam wszystkim i tym, co po prostu i pracują, i w domu są, żeby było dobrze i trzymam kciuki, trzymajcie razem z nami, żebyśmy mogli być zdrowi i czuć się bezpiecznie. To my trzymimy kciuki za to, żeby Bernadetka i zresztą wszyscy mogli się trafić na kolejnych koncertach. Nie wiem, czy wypadło o to pytać, ale chyba jednak ja, bo to taki czas, że wszyscy myślą o urlopie. Ty już myślisz o urlopie? Ja mogę powiedzieć, że urlop mam cały czas, bo to, co robię, to przynosi mi radość, więc każdy koncert wyjazdowy dalej, bliżej, to traktuję właśnie jak wyjazd taki urlopowy, połączony z przyjemnym i pożytecznym. Ale rzeczywiście czekają mnie 2 wypady takie typowo kobiece. Na weekend są zapowiedzi, myślę, że się zrealizują, no i będzie fajnie. Czyli to jest takie urlopowanie, tak, szybko, takie intensywnie, weekendowo. Intensywnie, weekendowo. No dobrze. A poza tym może nie planowałabym w tym roku wyjazdu za granicą, to jest takie moje zdanie i chociaż nie ukrywam, że mieliśmy do zrealizowania koncert, który był z tamtego roku, miał się odbyć w tym roku. Ale powiem szczerze, dzięki Bogu, że nie jechaliśmy. Dobra, Bernadetko, mam nadzieję, że już niedługo, jak zaś się będziemy mogli trafić w tym studiu, to już bezpiecznie pójdzie pojechać za ta granica. W jedna, w drugą stronę, żeby mogli my wszyscy odpocząć i wypoczywać tam, jak chcemy. Życzmy sobie tego. Tego trzeba sobie życzyć. Ja życzę ci udanej trasy koncertowej, udanego wypoczynku w tej trasie. No i przede wszystkim dużo, dużo siły, no bo tej roboty przed tobą i przed wami dosyć jest sporo. Dużo. Jest dosyć dużo, ale dlatego też, że właśnie w marcu mieliśmy próby zespołowe, gdzieś tam mamy to troszeczkę poogarniane, także jest wszystko w porządku. Moi kochani, trzymajcie tylko kciuki za nasz zespół, słuchajcie piosenek z płyty ulubione Bernadety Kowalskiej i pamiętajcie, bądźcie zdrowi i myślę, że do zobaczenia na koncertach. No i proszę bardzo, Bernadetta Kowalska, moim i waszym gościem była. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.